Siema, witam wszystkich na swoim kanale. Nazywam się Jan dr Niko Okliński i zajmuję się sztuką. W tym odcinku przedstawię kilka najlepszych narzędzi do generowania grafik za pomocą sztucznej inteligencji i opowiem na końcu, jak możesz je potencjalnie zmonetyzować. Dlatego oglądaj do końca i pamiętaj, że to mój pierwszy materiał na YouTube, więc proszę Cię o feedback w postaci komentarza pod filmem. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować za możliwość realizacji w studiu Hexart w Gdyni. Pozdro Paweł, zaczynamy! Na pierwszy ogień wjeżdża Microsoft Designer. Który posiada darmowy plan, brak limitów, łatwość użytkowania. No i niestety, nie mamy możliwości wybrania modelu, którym chcemy generować i dostajemy za każdym razem trzy wyniki, które nie zawsze jesteśmy w stanie kliknąć. Kolejne narzędzie to wszystkim doskonale znane Midjourney 5. Wyłącznie płatny plan w przedziale od 8 do 48 dolarów za miesiąc. Wydaje mi się, że obecnie są to najlepsze wyniki na rynku. Brak interfejsu, co może stanowić dla niektórych utrudnienie. Obsługujemy całe narzędzie na Discordzie. Najlepiej na swój serwer zaprosić bota Midjourney. Wtedy nie musimy szukać swoich wyników pomiędzy wynikami innych ludzi na serwerze Midjourney. Jakiś czas temu ogromny hype zebrała technologia NFT. Gdybyś chciał lub chciała wygenerować sobie taką 10-tysięczną kolekcję w Midjourney, przygotuj się na to, że po 10 tysiącach wygenerowanych obrazków dostaniesz zapytanie, czy przypadkiem nie jesteś botem. Po 10 tysiącach wygenerowanych sztuk takie powiadomienie pojawia się już co 100 sztuk. Kolejne narzędzie, o którym Wam opowiem, to wydaje mi się, że na ten moment największa konkurencja dla Midjourney, czyli Leonardo AI. Atrakcyjny darmowy plan, 150 kredytów codziennie, wygenerowanie jednej grafiki to jest około 5 kredytów, upscale to 5 kredytów i mamy 3 rodzaje upscale'owania. Mamy masę przetrenowanych modeli przez społeczność, pracę na płótnie, co umożliwia nam dodanie na przykład jakiejś części do naszej grafiki. Możliwość trenowania własnych modeli. Tak, możecie tam zaploadować swoje zdjęcia i przetrenować model pod waszego pupila, twarz, partnera, czy kogo tam chcecie. Image to image prompt, czyli możecie zaploadować własne zdjęcie i na podstawie tego zdjęcia dopiero promptować dalej. Płatny plan w przedziale cenowym od 10 do 48 dolarów, więc moim zdaniem świetnie się strzelili, jeśli chodzi o konkurencję. I ostatnie narzędzie, o którym Wam dzisiaj opowiem, to Stable Diffusion z nakładką Automatic 1111. Jest to opcja bardziej zaawansowana, która daje tym samym dużo więcej możliwości. Jest to rozwiązanie całkowicie darmowe. Jedyne limity, jakie występują, są związane z wydajnością komputera, na którym chcemy generować. Możemy trenować własne modele, instalować rozszerzenia, na przykład takie jak Deforum, które ostatnio znane jest z tak wiralowych animacji jak ta. Obiecałem, że na koniec opowiem Wam, jak możecie monetyzować takie grafiki. To bardzo proste. Istnieje wiele stron typu Print on Demand, Redbubble, Spreadsheet, Printify i wiele, wiele innych. Rejestrujesz się, uploadujesz swoje grafiki, dopasowujesz produkty, promujesz swój sklep, zarabiasz. Wiem, sprawdziłem, działa. W opisie filmu znajdziesz wszystkie przydatne linki wraz z opisami. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, pomóż mi oraz algorytmom YouTube'a, klikając łapkę w górę i przesyłając go dalej, na przykład do osoby, której także może się przydać. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.